Słonko, nie możesz ciągle siedzieć z nosem przy szybie. Znajdź sobie jakieś zajęcie. Mogę ciastko? Ale zaraz będzie obiad, kochanie. Jak się teraz najesz, nie zjesz obiadu. Skarbie, mam obiad do zrobienia. Jody, gdzie idziesz? Nigdzie, ja tylko wyglądałam. Hej, co się stało? Nic. Chciałam tylko się przytulić. No chodź. Teraz lepiej? Okej, mam jeszcze dużo pracy. Jody, skarbie, mam do ciebie prośbę. Przyniosłabyś mi olej z garażu? Jasne, nie ma sprawy. Witaj, Hortensio. Czy chciałabyś przyjść do mnie na herbatkę? O tak, z przyjemnością. Super, samochód czeka. Masz super samochód. Tak, sama wybrałam. Jest bardzo, bardzo szybki. No i jesteśmy. Zapraszam tędy.
Ale masz przepiękny dom. Tak, też mi się podoba. Dostałam od męża na urodziny. Czy chciałabyś posłodzić herbatkę, Hortensio? Och nie, dziękuję. Jak się miewa mąż? Dobrze, dużo pracuję. Taki przystojny... Przestań, Aiden! Nie chcę się już więcej z tobą bawić. Dzięki, skarbie. Hej, słoneczko. Może pobawisz się na zewnątrz? Zawołam cię na obiad. Jody, dokąd to? Ogródek jest gdzie indziej. Już idę. Świetnie, teraz się nudzę i jest mi zimno. Ale ciebie to nie obchodzi. Ty nigdy nie marzniesz. Pokaż się, głupku!
Znalazłam nam miejsce do zabawy. Zobaczysz, pożałujesz. A masz! Dobra, wiem, że nam nie wolno. Dawaj, pobawimy się tylko chwilę i wracamy. Mama się nie dowie. Poddaję się, poddaję się! Czy możesz mi pomóc, Aiden? Aiden, jesteś najlepszy. Szybko, inaczej najesz się śniegu! Au, au, silne! Nie trafisz mnie! Zobacz, pożałujesz tego! Au! Chodźmy! Właź do środka! Co się stało? Co robiłaś na ulicy? Nie wolno ci opuszczać podwórka! Inne dzieci się bawią! Dlaczego ja nie mogę? Coś zrobiła temu chłopcu! Filip! Ja nic nie zrobiłam! To Aiden! Chciał mnie chronić i myślał... Mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień! Tym razem ci się nie upieczę! Filip, nie! Masz do pokoju. Już! Spróbuj zasnąć, kochanie. Jutro wszystko będzie dobrze, okej? Dobranoc. Mamo... Boję się potworów, mamo. One tu przyjdą. Kochanie, potwory nie istnieją. Zostawię zapalone światło. Śpi, słonko. Rzeczy, które się dzieją wokół niej, nie są normalne. Jest coraz gorzej. Na Boga, Susan, a jak zwróci się przeciwko nam? Nie bądź śmieszny. Susan, to coś jest jak dzikie zwierzę. Nie wiemy, do czego jest zdolne. Mieszkamy pod jednym dachem z jakimś demonem. Susan, to się musi skończyć. I to natychmiast. Inaczej zwariujemy albo zginiemy.
Mieliśmy się opiekować małą dziewczynką, a nie tym czymś. Nie ma się czego bać, Aiden. Spróbujmy zasnąć. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Mówiłaś, że potwory nie istnieją. To nieprawda, mamusiu, nieprawda!